Jakie samochody są w Polsce złomowane? W naszym kraju wciąż złomuje się dość sporo samochodów. Są to pojazdy uszkodzone po różnych kraksach, wypadkach, wielu naprawach po wieloletnim użytkowaniu itp. Jednak które z nich najczęściej trafiają na złom? Z najnowszych badań wynika, że taki los spotyka przede wszystkim Fiaty. Jest to związane z tym, że Polacy masowo pozbywają się starych maluchów, czyli Fiatów 126P. Jednak nowsze auta, szczególnie te od rocznika 2003 aż po samochody z rokiem produkcji 2014, można oddawać do skupu aut na korzystnych warunkach.